Maria, no i jak ci się podobało? Kto twoim zdaniem powinien pójść dalej? Świetny występ, dziewczyny. Bardzo fajny, bardzo mi się podobało. Potwierdzam. Ola, świetne postawione długie dźwięki, wysokie. Bardzo mi się to podobało, natomiast było trochę nieczysto chwilami. Na przyszłość po prostu pamiętaj o tym, żeby słuchać siebie bardziej. Natomiast Gabrysia, ty bardzo masz fajną manierę. I wykorzystujesz ją może zbyt często trochę, z tym takim kogucikiem na wokalu, ale to było bardzo oryginalne, wydaje mi się. I dlatego chyba wybrałabym jednak ciebie, gdybym miała wybrać. Panowie Thompson i Baron? A ja właśnie nawiążę tylko, co Marysia powiedziała, bo powiem szczerze, że zastanawiam się, na ile to są wasze maniery, a na ile to są właśnie maniery Rihanny i Shakiry. Nie śledzę karier tych dwóch dam za bardzo, ale jakoś bardzo tam słyszałem tej Shakiry dużo i Rihanny, mimo brakowało mi troszkę was w tym. Trochę za mało Gabrieli w Gabrieli i Oli w Oli, ale Oli w Oli było więcej niż Gabrieli w Gabrieli, bo bardzo mi to Shakirą podjeżdżało, za bardzo troszkę, ale ładnie zaśpiewaną. Tylko a mi jednak... z kolei jak zaczęła się zwrotka Oli, to no, to słyszałem, to taką naleciało się jenowo. Ale może się czepiamy, Justyna mamy Justyna wie po prostu, na ile raz w miesiącu faceci też mają z humor spoko. To przynajmniej mogą mieć. Czyli co, bez rady tym razem? Bezradni jesteście. Bez rady. Absolutnie. Okej, okay, dobrze. Marek się zadumał znowu. Gabriela, gdyby Archanioł miał, był kobietą, tak miał na imię jak ty. To? Wybrałbym Gabrielę. Czy ja nie licę na to? Dobrze! I teraz zobaczcie, jaka jest sytuacja. Trochę żeście poradzili, trochę nie poradzili i Justyna została sama ze swoją decyzją, ale ją podejmie, bo musi. Proszę bardzo. Gabrysia... Bardzo mi miło, że bardzo się otworzyłaś tutaj. Jesteś jednak bardzo młodą dziewczyną i to, jak przyszłaś tu, jak się poruszałaś przy blindach, to jest nieba i ziemia przy tym, jak teraz wyszłaś i o wiele dojrzalej, o wiele lepiej się poruszasz, o wiele bardziej jesteś zespolona ze swoim dźwiękiem, bardziej świadoma tego, co robisz.